Cześć. O ten samochód wyjątkowo wiele osób pytało mnie już w komentarzach od tygodni, kiedy wreszcie będzie Sienna. I wreszcie jest. Pomysł na test tego auta narodził się w ogóle po zeszłorocznym filmie o Hondzie Pilot, pod którym pisaliście, że warto się przyjrzeć również innym amerykańskim rodzinnym autobusom. No to przyjrzyjmy się. Toyocie Sienna. Pamiętajcie, że w linku w opisie filmu mam dla Was 150 zł cashback, które zostaną Wam przesłane na konto za zakup najtańszego OC. Jeśli ubezpieczenie mowa, to na mubi.pl właśnie sprawdziłem dla Was koszt OC, NNW i Assistance dla Sienny oczywiście. Najtańsze to 692 zł na rok, co oznacza, że po odjęciu tych 150 zł cashback, o których wspomniałem, zapłacicie w efekcie tylko 542 zł, czyli mniej niż połowę kwoty za najdroższą z ofert. Wesprzyj mój kanał, kliknij na link w opisie, sprawdź swoją cenę i zarezerwuj swoje 150 zł cashback, nawet jeśli ubezpieczenie jeszcze Ci się nie kończy. Kliknąłeś? Miłego oglądania. Cześć, z tej strony Jarek. Przyjechałem z Lublina właśnie tym domem na kółkach, jak mówił Zachar. No i chciałem Wam zaprezentować, opowiedzieć krótką historię, dlaczego takie auto, po co takie auto, jak się użytkuje, skąd go mam, jak go kupiłem, jak wszedłem w jego posiadanie. To jest Toyota Sienna, wersja Limited. Jestem w jej posiadaniu praktycznie od 2 lat. Kupiłem ją w 2017 roku. Samochód jest z roku 2015. Jak go kupiłem, przebieg tego samochodu wynosił 35 tysięcy, aktualnie ma 70, więc podwoiłem ten przebieg. Kupiłem go od handlarza, ale przed zakupem tego samochodu obejrzałem około 20 takich samochodów, ze względu na to, że jest to samochód sprowadzany ze Stanów i miałem duży problem, żeby wybrać fajny model, żeby nie był posklejany z trzech, bo też miałem takie przypadki. No bo jak wszystkie są naprawione, wszystkie wyglądają bardzo ładnie, ale jak się zajrzy w historię tych samochodów, to czasami było strach to oglądać, bo były samochody z rwanymi kołami, bez dachu, bez tyłu tak naprawdę. Bez kuchenki gazowej. Bez kuchenki gazowej i lodówki na wyposażeniu. O samochodzie, o wyglądzie nie będę nic opowiadał, bo każdy widzi, jak samochód wygląda. A dlaczego Toyota Sienna? Posiadam trójkę dzieciaków i miałem problem, żeby poruszać się zwykłą europejską piątką, żeby korzystać z takiego samochodu na co dzień. Więc zacząłem szukać samochodu rodzinnego. Oferta, która jest prezentowana w salonach sprzedaży polskich, nie za bardzo mnie przekonała. I wpadłem na pomysł, ze względu na to, że w rodzinie jest już taki samochód, po prostu postanowiłem sprawdzić, jak ten samochód będzie wyglądał w praktyce. Okazało się, że spełnia moje oczekiwania, wszyscy się mieścimy, nawet jeszcze można zabrać babcię i dziadka albo kolegów i możemy w 7 osób pojechać sobie na wycieczkę, która nie jest męcząca, tak naprawdę, bo samochód jest przestronny, wygodny, duży i pakowny, można spokojnie pojechać na daleką wycieczkę, bo jest czym. Mamy duży samochód, więc i silnik mamy duży. Silnik w Toyocie Siennie jest to 3,5 litra V6 benzyna. Mam tutaj dołożony gaz, już taki kupiłem, więc nic tutaj nie zmieniałem. Co do osiągów, tutaj mamy 266 koni mechanicznych, 332 Nm. Jest to w miarę dynamiczny silnik. Katalogowo do setki przyspiesza w 8 sekund. Jak na taką masę 2 tony, więc jest to chyba całkiem rozsądny wynik. W czasie jazdy jest dosyć dynamicznym samochodem. Czy jadę sam, czy jadę zapakowany z całą rodziną. Podjazdy, góry nie sprawiają żadnych problemów. Jest naprawdę bardzo... Jest zapas mocy tak naprawdę w nim, więc bardzo przyjemnie się nim jeździ. Ten gaz został prawdopodobnie zamontowany zaraz po przekroczeniu granicy, tak. Bo biorąc pod uwagę spalanie przy tej masie, to pewnie instalacja gazowa zwróciła się, zanim się wróciło od gazownika do domu. Jakie są Twoje wyniki spalania? Spalanie samochodu średnie jest 17 litrów gazu na 100 km. Głównie jeżdżę po mieście, ale tak naprawdę mamy przedział od
10 litrów na spokojnej trasie, do 20 litrów, jeżeli stoję dużo w korkach, albo tam dynamicznie jeżdżę po mieście. Więc mamy zakres od 10 do 20 litrów gazu. 70 tysięcy kilometrów to nie jest duży przebieg, ale może akurat coś się wydarzyło, żebyśmy wiedzieli, jak z bezawaryjnością. Mam go od 1,5 roku. Do tej pory się nic nie wydarzyło poza klasycznymi serwisami. Klocki, oleje. Jeździ bezawaryjnie. To już jest moja trzecia Toyota w życiu. Żadna, że tak powiem, nie była jakaś bardzo awaryjna. Nic się nie dzieje, jeżdżę. Z tego, co się zorientowałem, części w środku to nie są dedykowane części do Toyoty Sienny. Poza bryłą i poza blacharką w środku jest Toyota Lexus, więc filtry, klocki są dostępne od ręki. Nie ma żadnego problemu, że są jakieś dedykowane części. Wszystko jest na miejscu, więc z częściami zamiennymi nie ma żadnego problemu. I pod tym kątem też właśnie kupiłem ze względu na to, że te części są dostępne. Myślę, że w tym samochodzie wyjątkowo omawianie środka będzie powtarzane dwukrotnie, a może nawet i trzykrotnie, bo w każdym kolejnym rzędzie warto będzie na chwilę się zatrzymać, włączyć kamerę i o czym się powiedzieć, ale siedząc tak jak zwykle to robimy z przodu, widzimy tu całkiem nowoczesne wnętrze. Tak, to jest, wiesz co, wersja poliftingowa. W 2015 roku Sienna przeszła lifting i jest całkowicie, tak jak zauważyłeś, zmieniona. Tutaj deska, zegary, praktycznie cały ten przedni panel. Pierwsze i najważniejsze zadanie tego samochodu to oczywiście być w 100% funkcjonalnym, tak? Zgadza się. Ja tutaj wsiadam i od razu oczywiście znajduję mnóstwo miejsca naokoło. Test dwumetrowca możemy oczywiście jeszcze zrobić, a nawet w sumie tak test trzech dwumetrowców w tym momencie można by było zrobić. Ale zauważam jedną rzecz na miejscu pasażera. Konsola jest w taki sposób ukształtowana, że musiałem odjechać de facto do samego końca, aby moje kolano się zmieściło. Co więcej, z przodu ta przestrzeń jest tak ukształtowana, że żeby normalnie ustawić nogi, to muszę tak naprawdę dać je tak do lewej strony, bo tutaj jest tak powyginane jakoś, że zazwyczaj tu czy ja znalazłem najsłabszy moment tego samochodu, chyba najsłabsze tak, ogniwo? Bo zazwyczaj tu jeździ w tym miejscu kobieta, prawda? Mężczyzna nie ma dwóch metrów. Raczej. Więc wiesz, tutaj patrząc, tutaj będziesz miał miejsce i tak. Ten fotel będzie sobie można tam wyregulować. Powiem ci, że nigdy nie zwróciłem na to uwagi, bo nigdy nie woziłem tak dużych ludzi tak naprawdę. Pomimo tego, że samochód jest duży, jak mówiliśmy wcześniej, ale jednak duzi ludzie też mają tutaj problem, żeby usiąść spokojnie. Jak widać. Dobrze, samochód ze Stanów sprowadzony. Tak. I w związku z tym test macania oczywiście może się skończyć różnie. Jeszcze tego nie robiłem. Czego mam się spodziewać? Że może gdzieś tam zaskrzyszeć, chociaż w czasie jazdy nie zauważam. Ale to wygląda na całkiem, no właśnie. O, tutaj jest twardo, dobra, tam całość jest twarda pod szybą, ale te elementy, które są najbliżej, tutaj wszędzie widzimy skórkę poprzeszywane, wszystko ładnie wygląda, to nie jest plastik przeszyty, tylko to jest rzeczywiście skóra i prawdziwe przeszycie, ale wszystkie te wielkie powierzchnie, o tutaj na drzwiach akurat miękko, co ciekawe, większość tych wielkich takich płatów tworzywa jest twarda. Ten model jest wersją limited, więc mamy wersję doposażoną troszeczkę, mamy skórę na siedzeniach, tutaj te fronty są nawiązaniem troszeczkę do tych... Kolorystycznie. Mamy system audio JBL-a, mamy system wideo tutaj, to później pewnie... W drugim rzędzie. Mamy tutaj Blu-raya, możemy sobie coś z karty wrzucić, z pendrive'a, lusterka elektryczne, martwy punkt, asystent parkowania, podgrzewane fotele przednie, podgrzewana kierownica. Fajnym systemem jest to, że mamy przesuwane drzwi tylne, więc jak sobie dzieciaki wychodzą, czy żona, czy ktoś tam inny, to po prostu nie musimy tych drzwi szeroko otwierać, tylko one po prostu odjeżdżają sobie na tył i tak naprawdę możemy nawet blisko innego samochodu stanąć, tak jak zwykłą osobówką. Także... Tutaj jeszcze przyglądam się tej konstrukcji pomiędzy fotelami. Co to właściwie jest? Dlaczego zajmuje tyle miejsca i czy jest to... No tak, tutaj mamy schowek na... Na wszystko. Na wszystko. Płyty, latarka, mamy cup holdery. To jest ta lodówka, o której mówiłem. Tak. Pojemność podobna. tutaj mamy gniazdko 110 V, także możemy sobie coś podłączyć, jakiś sprzęt taki mocniejszy. W drugim rzędzie jest właściwie o wiele bardziej przestronnie, bo mamy tu duże możliwości regulacji, tak? Bo fotele, na których siedzimy, mogą przejechać
plus minus pół metra albo i metr do przodu i do tyłu. Więc ustawione jest bardzo komfortowo. Zróbmy jednak, nie wiem, z której strony tutaj jest... O, tutaj, z prawej strony. Z prawej strony, tak. O, proszę bardzo. Teraz siedzę jak w standardowym, nazwijmy to, samochodzie, gdzie moje kolana dotykają tapicerki fotela przede mną, ale nie czuję się w tym źle. I za mną pewnie jest jeszcze mnóstwo miejsca, a najdalej mogę się odsunąć, popatrzcie, tak, więc jest naprawdę na bogato. Ale to nie koniec atrakcji, prawda, dla pasażerów drugiego rzędu? Tak, jak zauważyłeś, drugi rząd siedzeń jest najfajniejszy, bo mamy duże, wygodne fotele, mamy tutaj system wideo, tak, możemy puścić film albo ewentualnie jakieś bajki, koncert, cokolwiek. A to nie jest aż tak panoramiczny ekran, czy to jest... Znaczy, wiesz co, tak naprawdę... Czy ekran zajmuje część tego? Można go podzielić na dwa. Dwa formaty 4:3, albo 1:16:9. Okej. Okay. Także możemy sobie podłączyć... I każdy sobie w słuchawkach ogląda inną bajkę. Tak, to już w ogóle po prostu kosmos. Abstrakcja dla mnie, co nie? Także nie korzystam z tej funkcji, bo tutaj mamy jeszcze wyjścia wideo, możemy sobie podłączyć jeszcze dodatkowe źródło, pomimo tego, że tam z karty czy z płyty możemy sobie coś puścić. Nie korzystam, powiem, z tego, leci tak, jak jest, także już nie testowałem tego, bo nie miałem potrzeby tak naprawdę. Dobrze. To okno dachowe nad nami, ono jest też elektrycznie sterowane? Tak, zgadza się. Tutaj tak, szyberdach jest i przedni, i tylny, bo mamy tutaj dwa szyberdachy. Mamy sterowany albo z przodu z panelu, albo mamy tutaj, każdy sobie może, tak powiem, załoga tylna może sobie tutaj sterować. Mamy klimatyzację trzystrefową, więc tutaj mamy regulację trzeciej strefy. Tak, ale nawiewów szukam i jest tylko ten nad głową. Nad głową? Tak, tutaj jest, tak, z tej, tak. No, siłą rzeczy. Nie ma innych... A ewentualnie nie wiem, czy coś nie jest pod nogami. A, to pod nogami. Nie, ale takich stricte... Tak, aha. Nie. To rzeczywiście jest tylko jedno źródło. I mamy w trzecim rzędzie siedzeń uchylne okna. Też sterowane z frontu, więc możemy je po prostu sobie uchylić. Elektrycznie. Tak. Tak, tak, tak. Tak, większość rzeczy jest z guzika, że tak powiem. Okay. Wracając do testu dwumetrowca, ja wrócę teraz do takiej pozycji, która zapewnia mi zaliczenie tego testu w tym samochodzie, czyli o tak jak teraz. I nad głową tutaj wciąż jeszcze mam dość dużo przestrzeni, więc siedzę sobie. Możesz sobie dowoli. Jeszcze położę się troszeczkę, więc... Ale dobrze mi jest. Dobrze. Aha, mi dobra. Jest tak, jak jest. Jest podłokietnik, jest chyba i drugi podłokietnik, więc mogę tak jechać. No taka samolotowa wersja. Tak, dokładnie tak. Żeby dostać się do trzeciego rzędu siedzeń, to albo możemy sobie przejść tędy tym tunelem. Jest to też wykorzystywane w czasie drogi, prawda? Coś trzeba podać, że tak powiem, można wykorzystać. Ewentualnie składamy siedzonka, dojeżdżamy, tak, i mamy po prostu dostęp do tyłu. Także albo tak, albo tak. Zajmujemy miejsce, odsuwamy. O tak, bardzo ładnie. Pamięta pozycję ustawioną przeze mnie. I popatrzcie, ile przestrzeni ma dwumetrowiec w trzecim rzędzie. Wyobraźcie sobie, jakby to wszystko podzielić solidarnie pomiędzy tymi trzema rzędami, to tutaj trzech dwumetrowców będzie mogło jeszcze założyć prawie nogę na nogę, więc jest na bogato, a co dopiero w ustawieniu, jakie akurat ty prezentujesz. No z nartami można w sumie. Nie zdejmując nart. Tak, tak to wygląda. Jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest przestrzeń nad głową, bo tutaj prawdopodobnie już dach zaczyna opadać, tak, tak. Więc ja już do końca nie jestem w stanie się wyprostować. Tutaj mi brakuje paru centymetrów, ale trzeba pochwalić też, że pasażerowie trzeciego rzędu wciąż są odpowiednio zaopiekowani. Mamy tutaj wciąż te same nawiewy nad głową. Mamy też dwa miejsca na kubeczki po jednej, dwa miejsca na drugie. Jakieś schoweczki tutaj w bocznych ściankach też przewidziane. Tak. Kolejne schowki, to co przed chwilą otwierałeś. Tak, tutaj można jeszcze podłączyć sobie słuchawki, żeby na przykład, żeby tam nie rozkręcać, tutaj mamy wejście na słuchawki z potencjometrem. I mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, uchylne okna, z którymi steruje kierowca. Dokładnie. I światełka tutaj widzę, światełka, że też można, tak, odpalić. Możemy sobie dorzucić. Możemy się, załóżmy, jeszcze troszeczkę tutaj pociągnąć i położyć sobie, prawda, żeby... A najlepsze, że to nie jest kanapa na dwie osoby, tylko na trzy osoby. Tak, to jest taka trójka. Pas. Tak, tak. To czyli trójka. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jeszcze nie jest Honda Pilot, która była na 8, ale kto powiedział, że tutaj nie może być kanapy? Jest taka wersja? Tak, tak, tak. No Toyota Sienna występuje także w wersji 8-osobowej i tutaj mamy dokładane takie siedzonko, między dwoma fotelami jest wczepiany
trzecie siedzonko, ale nie wiem, czy ono jest do wykorzystania, bo jest dosyć małe. A propos tego testu dwumetrowca, to właśnie byłem ciekawy, czy w końcu znajdzie się samochód, w którym z tyłu może ktoś siedzieć, kto ma nogi, a nie załóżmy pies albo małe dziecko tak naprawdę, więc... Zgadza się, to jest wyjątkowo duży samochód, ale mieliśmy w testach duże samochody, w których nie było miejsca w środku. Tutaj widać, że samochód był od początku pomyślany pod autobus, w którym wszyscy będą się czuli dobrze, niezależnie od tego, czy siedzą w pierwszym, drugim czy trzecim rzędzie. No i widać, że się udało. Teraz popatrzcie na cuda, jakie się dzieją w Ameryce. Otóż wystarczy machnąć z tej odległości i patrz. Ha, zadziałało. Ta-dam! Nie, no oczywiście to był pilot. I zaglądamy do przepastnego, wypadałoby powiedzieć, bagażnika, bo zwykle w samochodach europejskich, jak już ktoś deklaruje trzeci rząd siedzeń, to oznacza, że po jego rozłożeniu bagażnik praktycznie znika albo się legitymuje wartościami rzędu 60 litrów. Mhm. Tutaj jest bagażnik tak na oko... No, z 300, 400, 500, nie wiem, 400 bym strzelał. No, niech tak będzie. Niech będzie, że 400. Wszystko jedno, bo i tak jest butla. Więc nie ma tu 400 litrów. Kiedyś było. Kiedy... Co z tą butlą? Taką już zakupiłem. Jest, przynajmniej dzięki Bogu, że jest położona w tym miejscu, w którym jest, więc nie blokuje. Znaczy tak naprawdę wypadło nam tylko rozkładanie jednej części siedzeń. Dwie trzecie możemy dalej sobie rozłożyć, jeżeli mamy do przewiezienia coś większego, nie wiem, lodówkę na przykład, albo cement może chcesz przewieźć, parę worków, więc możemy to sobie spokojnie, że tak powiem, wykorzystać. Co do bagażnika, co do siedzeń, możemy je, jeżeli chcemy powiększyć sobie przestrzeń bagażową tego samochodu, możemy sobie po prostu schować sobie ten rząd. Możemy jeszcze powiększyć tą przestrzeń, możemy wymontować środkowy rząd siedzeń, jest po prostu, zabieramy cały fotel. Takie pierwsze moje wrażenie, jak ja właśnie wsiadłem do tego samochodu, to po prostu, że to jest tak strasznie dużo, tak? Wszędzie, że tak powiem, tej przestrzeni jest. Mm-hmm. Ale to powiem Ci, że w trakcie jazdy jest naprawdę bardzo wygodnie, bo zobacz, tutaj mamy, nie dotykamy się łokciami, tak. Mamy tutaj miejsca, jest dosyć spokojnie i ta trasa przebiega całkowicie inaczej. Pomimo tego, że załóżmy jest długa, ale Ty nie siedzisz ściśnięty, tylko możesz się po prostu zrelaksować. Możesz sobie tam ustawić troszeczkę inaczej fotel, tak. Wyciągnąć nogi, prawda? Nie wiem, puścić tempomat, prawda? I sobie tam kontrolować. Że tak powiem. Ja też muszę powiedzieć, że cały test dwumetrowca zrobiłem po prawej stronie, ale teraz z kierownicą też się odnalazłem bez problemu. Potwierdzam, wielkie auto i wygodne. Dobra, skręcę. Słuchaj, jak dodaję już gazu, ten jego rozmiar XXL sprawia, że na tej całej swojej 5-metrowej długości to mam wrażenie, że on się tam nieźle w zakręcie potrafi zacząć giąć. No wiesz, to jest taki trochę ponton tak naprawdę. No. Właśnie jeżeli podróżujemy, gdzieś jest droga z wybojami, no to czuć, że on tam troszeczkę pływa, tak? No jednak on jest no taka kawałek łajby tak naprawdę, więc... Tak, to jest bardzo dobre określenie, bo teraz nawet jedziemy tą 50-ką i ja robię tak, nie? Kierownicą, a on sobie jedzie na wprost. Jedziemy teraz taką średnio dobrą drogą i to, jak on pokonuje te nierówności, idealnie moim zdaniem pasuje do określenia wielki samochód rodzinny. Trochę nim buja, trochę nim kołysze, ale wszystko to, co się dzieje pod kołami, zostaje gdzieś tam pod kołami, w środku, nie czuć tego tak bardzo. No i wiadomo, że ten medal ma drugą stronę, pewnie wyjdzie podczas jakichś bardziej intensywnych, ostrych manewrów, ale przez większość czasu mimo wszystko jeździsz właśnie oczekując tego komfortu i płynności ruchu, a skoro mówisz, że przez 2 lata nie miałeś potrzeby robienia testu łosia. No nie, na szczęście, że powiem. To znaczy, że postawiono na właściwe priorytety. No ale też właśnie a propos, to jest łosia nie był robiony, no ale też trzeba przyzwyczaić się do tego, że ten samochód waży 2 tony, tak? Więc on też się nie zatrzyma w punkt, prawda? A więc też trzeba zwiększyć tą odległość od poprzedzającego samochodu, no bo jednak jeżeli siądzie tu jeszcze 7 osób, tak, no to mamy nagle, nie wiem, 500 kg więcej, jakiś bagaży, to mamy czasami 3 tony. No. Jak często jeździsz po prawej stronie w tym samochodzie? Trzeci raz w życiu. Trzeci raz w życiu. Trzeci raz w życiu jadę. Bo wiedziałem, że hamowałeś przed chwilą.
Tak. To by chyba zwykła, normalna reakcja, prawda, kierowcy. Muszę przyznać, że jak dodaje się mocniej gazu, to jak już się wkręci, to nie jest jakaś super szybka skrzynia, też nikt od niej tego nie oczekuje, umówmy się, ale jak już się wkręci na wysokie obroty, to naprawdę ten silniczek całkiem fajnie się zbiera. Tak mniej więcej od 3000, albo nawet od 4000 jeszcze lepiej, on już ciągnie ten samochód. Natomiast jest też dosyć głośny, co mnie zdziwiło, bo jednak biorąc pod uwagę konieczność komunikacji z kimś w trzecim rzędzie, wymaga to prawdopodobnie przekrzykiwania tego wszystkiego. Nie, wiesz co? Patrz, tutaj mamy taki system, który po prostu uruchamiamy i teraz jak mówimy, jesteśmy przerzucani na głośniki z tyłu. Poszukamy teraz takiej przestrzeni na zrobienie testu łosia, czegoś takiego. To jest taki test łosia w wersji light wegańskiej. czyli nie szalejemy za bardzo, ale widać, jak ten samochód się kładzie, więc troszkę pełen jestem obaw, jak to wyjdzie. No idziemy 50. Okej, no to spróbujmy. Jedziemy 50. Przeżyliśmy. No pojechał. Wiadomo, że się prawie przewrócił przy tym, ale nie, no tak naprawdę to zrobił to całkiem zgrabnie, jak na tak wielki i długi samochód. Ten samochód występuje w dwóch wersjach. Z wersją z napędem na przód albo z napędem na cztery dołączanym. To akurat mamy dołączane i właśnie tym się między innymi ta wersja Limited różni od innych, tak? Że mamy napęd 4x4, mamy drugi szyberdach w rzędzie, w tym środkowym rzędzie siedzeń, audio mamy lepsze. Mamy LEDy z przodu do jazdy dziennej i takie szczególiki, a głównie to chyba chodzi o ten napęd na 4. No i też to był powód, dlaczego ta butla jest w bagażniku, no bo tam idzie ten wał dodatkowy na tylną oś, więc nie było możliwości, bo w innych przypadkach ta butla jest montowana pod spodem po prostu, poza samochodem. Także tak to wygląda. Niestety maksymalnie do 4000. Wydawało mi się, że można wyżej. No ale okej. Dajemy tryb start. Poczekaj. I teraz zbijamy na jedynkę i on ci będzie sam już przerzucał. Jak dojdzie do czerwonego, sam ci będzie przerzucał. Okej. Także nie musisz nic nie zrobić. No, ale gaz wcisnę. Tak. Okej. Bardzo fajnie się zbiera jak na taki autobus. No, nie pasuje. Nie pasuje mi w ogóle. No super. Ile za niego trzeba zapłacić? Powiem ci, że już chcę się zastanowić. No nie, jeszcze nie mam tyle dzieci. Ale... Ten samochód w tej wersji mniej więcej od 100 do 200 tysięcy. W zależności od tego, w jakiej on w wersji uszkodzenia przypłynął ze Stanów. No bo większość samochodów, które przypływają do nas ze Stanów, są powypadkowe. On też jakiś był powypadkowy. Miał delikatne uderzenie z prawej strony, rzecz, której szukałem podczas zakupu samochodu. Przede wszystkim nie mogły być wybite boczne poduszki, musiał być jeżdżący. No i obejrzałem sporo tych samochodów i pojechałem do Płocka, do pana Andrzeja, który handluje samochodami, ściąga ze Stanów. Przyjechałem z kolegą, który jest mechanikiem, obejrzał go, popatrzył, mówi: bierzemy, brać, tak? Tak. Akurat, czyli brać. Czyli tą wersję, którą kupiłem, zapłaciłem za nią 160 tysięcy brutto. Także urwałem nawet 3 tysiące, ale widziałem, że ten samochód spełnia wszystkie moje oczekiwania. Warty jest po prostu. Warty były te ceny, bo obejrzałem około 20, tak jak... No właśnie, zdziwiło mnie to, co powiedziałeś. Właśnie 20 samochodów, to musiałeś za tym autem jeździć z pół roku. Nie, no wiesz co, część samochodów, jak dostałem zdjęcia, jak on przypłynął ze Stanów, to już wiedziałem, że część rzeczy, część samochodów odpada. Dało się załatwić na maila. Tak, ale były, wiesz, na przykład takie historie, pojechałem do Białegostoku, samochód elegancko, wszystko pięknie, no i ten mój kolega, który ze mną jeździł, mówi: tak, tutaj coś, jakieś takie zagięcie jest, co tutaj było robione? Pani mówi, że nie, no proszę zdjęcia, oglądamy z amerykańskiej aukcji zdjęcia, wszystko elegancko, niewybite poduszki. Mówi, coś mi tutaj nie pasuje. No i wysłałem do znajomego właśnie do Krakowa, żeby mi sprawdził ten samochód i coś okazało. Ktoś go kupił
już uszkodzonego, delikatnie go podrobił i go wystawił po raz drugi jako uszkodzony. Więc on po prostu był, kobieta nie była świadoma, że ta aukcja, którą ona kupiła, to była druga aukcja w Stanach, bo on pół roku wcześniej był sprzedany z rozbitym przodem, wybitymi poduszkami, tak? Więc naprawdę trzeba na spokojnie do tematu podejść, bo jednak no chcesz kupić samochód, w którym będziesz się czuł bezpieczny, tak? Tak. Żebyś miał pewność, że w razie czego poduszka wystrzeli, że coś się tutaj nie złamie, nie wiem, nie dostaniesz jakimś żelastwem w twarz, tak, prawda? Tak, więc, tak. Bo powiem Ci naprawdę, różne historie widziałem samochodów, które nie miały tyłu, nie miały tylnych kół, nie miały, dachu nie miały, prawda? Delikatnie, proszę pana, delikatnie, tak? Delikatnie ruszony. Ale to nie jest tak, że Europa nie ma alternatywy, no bo jest przecież Multivan. Toyota zresztą w Polsce też sprzedaje Pro Ace'a. Oczywiście to nie jest ten poziom, ale wielkość można by powiedzieć, że zbliżona, bo jest wersja najdłuższa Pro Ace'a, która też. Pytanie, dlaczego uznałeś, że jednak musi być to auto ze Stanów? Jest inne. Ma to takie coś, tak? Każdy mówi, że te samochody teraz są małe, mikro, trzy cylindry, a tu mamy fajne, wypasione auto z dobrym wyposażeniem, z dobrym dźwiękiem, wygodne przede wszystkim, przestronne. No i... No i to. Tyle. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Zaczęliśmy od Hondy Pilot i na niej znowu skończymy, bo w tamtym teście rzeczywiście zostało powiedziane, że praktycznie nie ma alternatywy. No i okazuje się, że taka alternatywa jest, tyle że musi też przyjechać, przypłynąć ze Stanów. I można by powiedzieć, że ten samochód, choć nie ma prześwitu, to jednak napęd na cztery koła ma. Miejsca ma też tyle samo albo prawie tyle samo, a do tego dzięki temu, że został mimo wszystko pomyślany od początku jako samochód rodzinny, ma więcej funkcjonalności niż samochód, który w pierwszej kolejności został zaprojektowany jako SUV. Ameryka, panie. Ameryka, panie. No właśnie, jakie Twoje podsumowanie? Dla kogo jest ten samochód? Czy ktoś, kto ma dwójkę dzieci, przeinwestuje kupując taką wielką furę? Wiesz co, jeżeli zabierasz dużo rzeczy, możesz sobie położyć siedzenia tylne, możesz zapakować pół domu i możesz jechać w karawanik po Europie na przykład, co nie? Także to tak naprawdę, jak to ma jakie oczekiwania? Przy dwójce też się sprawdzi, bo masz psa, tak? Postawisz klatkę z psem z tyłu i możesz jechać z psem. Masz dużo znajomych, możesz pojechać ze znajomymi na ryby. Podsumowując, uniwersalne auto dla każdego. No tak, w miarę potrzeb. Bardzo dziękuję za zaprezentowanie. Dziękuję serdecznie. Bez awaryjnej jazdy, a to Toyota, wiadomo. No tak, tego się trzymamy. Tego się trzymajmy. Dziękuję również za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.